Cześć! Jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur, zasubskrybuj nas. Dzięki! Oskar jest dziesięcioletnim chłopcem chorym na białeczkę, który umiera pomimo wykonanego przeszczepu. W ostatnim czasie szpital stał się jego domem. Zresztą bardzo pozytywnie odbiera to miejsce. Wszyscy są dla niego mili, ma też kolegów takich jak Bacon, Einstein czy Popcorn, a on sam z powodu swojej łysej głowy nazywany jest głowem. W ostatnich dniach życia towarzystwo dotrzymuje chłopcu starsza wolnotariuszka, Pani Róża. Którą tylko on nazywa Ciocią Różą. To ona, jak osoba wierząca, namawia chłopca, by każdego dnia pisał listy do Boga. Opowiadał mu o swoich smutkach i wątpliwościach, ale także o marzeniach. Mówi, że każdego dnia może mieć do Boga jedną duchową prośbę, bo Bóg nie jest świętym Mikołajem i nie rozdaje prezentów. Tłumaczy także, że dzięki temu chłopiec nie będzie taki samotny. Pani Róża dostaje pozwolenie od doktora, aby przez kolejne dwanaście dni mogła codziennie odwiedzać chłopca. Oskar rozumie, że te 12 dni to czas, który mu pozostał. Ciecia Róża opowiada mu jednak legendę, powtarzaną w jej kraju i poleca liczyć każdy dzień jako 10 lat. W tym czasie podnosi go na duchu swoimi opowieściami z czasów, gdy walczyła w zapasach. Oskar zakochuje się w Peggy Blue, dziewczynce, której skóra ma niebieski odcień z uwagi na jej problemy z krwią. Spędzają razem noc, postanawiają się pobrać i zachowują się jak małżeństwo. Co prawda, jako para przeżywają swoje wzloty i upadki, na przykład wówczas, kiedy Peggy Blue, zazdrosna o to, że w przeszłości całował się z inną dziewczynką, rzuca go, ale ostatecznie postanawiają ratować ten związek. Do tego samego zresztą namawia go ciocia róża, twierdząc, że w okolicach pięćdziesiątki mężczyźni szukają potwierdzenia swojej męskości u innych kobiet, poza tą, którą kochają. Oskar bardzo troszczy się o swoją żonę i denerwuje się, kiedy czeka ją operacja. Ostatecznie ta okazuje się udana, a Peggy Sue opuszcza szpital. To bardzo przybija chłopca. Oskar twierdzi, że w tym dniu nie lubi Boga. Chłopiec nie ma dobrego kontaktu z rodzicami, nie lubi ich i ma ich za głupców. Co więcej, kiedy orientuje się, że rodzice wiedzą o jego zbliżającej się śmierci, uciekają ze szpitala niczym tchórze. Za tchórza uważają również jego. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy Oskar już jako staruszek według jego obliczeń ucieka ze szpitala do domu Cioci Róży. Po rozmowie z wolnotariuszką, która tłumaczy chłopcu, że rodzice nie boją się jego, ale jego choroby i że oni też kiedyś umrą. Na dodatek z wyrzutami sumienia, że nie potrafili porozumieć się z jedynym synem. Oskar zgadza się, by po niego przyjechali. Ostatecznie spędzają wspólni święta w dobrej atmosferze i od tej pory znów są sobie bliscy. Oskar w swoich listach prowadzi egzystencjonalną wędrówkę przez życie człowieka, odnajdując w każdym dziesięcioleciu radości i smutki, niektóre właściwe danemu wiekowi, stawia filozoficzne pytania i coraz bliżej jest z Bogiem, który ostatecznie zdradza mu sekret życia. Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy. Ostatni list jest już napisany ręką pani Róży po śmierci chłopca. Dariuszka dobrze go wspomina i pisze, że dał jej dużo szczęścia i miłości, oraz wzmocnił jej wiarę w Boga. Dziękuję zatem panu, że mogła go poznać, bo dzięki niemu jest przepełniona miłością. Jeśli chcesz wysłuchać szczegółowego streszczenia lektury, zapraszam na nasz kanał. Nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybuj nas. Dzięki.